Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Bendera. Czas zająć się materiałami w Cycles, które są troszeczkę bardziej złożone niż tylko proste shadery udostępnione nam przez twórców Blendera. Chciałbym w tym tutorialu powiedzieć, jak zrobić czyste szkło. Jest to swego rodzaju zastosowanie, ale bardzo bliskie takim zupełnym podstawom. Mimo tego ten materiał jest już dosyć zaawansowany i wymaga kombinowania ze sobą wielu różnych nodów w celu uzyskania specjalnych efektów. Aby pokazać, czym polega takie czyste szkło, albo raczej jak je zrobić, dodajmy sobie do sceny zwykłego plane'a. Na tę scenę wstawię coś, co będzie tworzyło mi na przykład podstawy małego stolika. Kilka takich walców myślę, że doskonale spełni swoją rolę. Ustawię je w taki sposób, aby tworzyły pewnego rodzaju kompozycję. Nie zapachową, tylko zwykłą. Coś tutaj jeszcze musiałem skopać. Momencik, zaraz ustawię porządnie wszystko. Zdaje się, że nie ten klawisz i od razu wszystko poleciało w kosmos. A więc tak, kopiuję dwa walce. Następnie je obracam w osi Z o 90 stopni, tworząc podstawę takiego małego stolika. No i teraz dodam jeszcze jednego plane'a, który będzie naszą powierzchnią szkła, rozciągnę go trochę na przykład do takiego rozmiaru, o, i podniosę do góry. Jedną jednostkę Bendera, to tworzy mi stolik, ale stolik powinien mieć taflę szklaną o określonej grubości. W związku z tym wejdę do trybu edycji i delikatnie wyekstruduję ten stolik w dół. Dobra, teraz trzeba jeszcze skontrolować, czy moje walce nie przenikają przez stolik. Oczywiście przenikają, więc podniosę go jeszcze troszeczkę do góry. Mogę z bliska skontrolować, czy bardzo przenika, czy nie. I ustawię to w miarę równo. Pire z oko. I teraz tak, przełączę się do sceny, w której mam konfigurację przygotowaną pod Cycles i teraz zobaczmy, jak to wygląda. Oczywiście mam na samym początku materiały domyślne, w związku z tym widzę tylko szary, kredowo-biały kolor, nic więcej. I te materiały trzeba teraz zmienić. Na początku może tak, rozciągnę troszeczkę moją powierzchnię, aby było widać ją na całym ekranie. Przynajmniej w tym moim oknie podglądu. No i dodam do mojego stolika materiał, który będzie na początku zwykłym szkłem. A więc osoby zupełnie niewprawione, czy też początkujące lub nieśmiałe, mogą ustawić sobie po prostu glass shader. I pierwsze zaskoczenie, ten glass shader wygląda w taki dziwny sposób. Powinien być przezroczysty, a nie jest. No więc jeżeli nerwowo zacznę kręcić sceną, to się okaże, że w pewnym momencie on nagle się robi przezroczysty. To jest jedno z zaskoczeń, które chciałem pokazać, które mnie kiedyś zdziwiło. No a teraz jest okazja podzielić się tym z wesołym doświadczeniem z innymi. Jest pewne takie ustawienie, w którym ten shader generuje taki półprzezroczysty mesh. Następnie przezroczystość działa już normalnie. Widać przy okazji, że placki związane z podstawami są całkiem czarne, co nie jest zbyt fajne tutaj. No ale dobra, mam tutaj jakiś dziwny problem. I teraz o co chodzi w ogóle? WTF chciałoby się powiedzieć. To się bierze stąd, że normalne, które mam tutaj w tym moim meszu, są zupełnie pokręcone. Jeżeli miałbym je tutaj pokazać, to proszę zobaczyć w trybie edycji, jeżeli wyświetlę sobie normalne za pomocą guzika N, później zakładki, mesh display, o tutaj, jest taka opcja jak Normals. Jeżeli włączę ten guziczek, w tym momencie normalne zaczynają się tutaj pojawiać, no i rzeczywiście je tutaj widzę. Z tym, że te normalne kierują się elegancko, bez żenady, do środka. Specjalnie zrobiłem tego masza w taki sposób. Przypomnijcie sobie, że wyciągałem tak naprawdę plane'a w dół. To spowodowało, że normalne, które tutaj się pojawiły, skierowane są do wnętrza mesza. Gdybym ekstrudował go do góry, czyli tę górną krawędź, dajmy na to, wyciągałbym w górę, o tak, w tym kierunku, normalne ustawiałyby się na zewnątrz, ale teraz jest już oczywiście za późno. No więc teraz tak, aby poprawić tę sytuację, należy zaznaczyć wszystkie ściany, nacisnąć Ctrl F i wybrać opcję Flip Normals. To powoduje, że normalne odwracają się do góry. No, ale tak, jeszcze sprawdzę, czy wszystkie powinny być wszystkie. Zaraz zobaczymy. Muszę cokolwiek jeszcze zaznaczyć. Widzę, że jeszcze ta górna, normalna tutaj na tej powierzchni nie jest chyba właściwie ustawiona, więc należałoby ją wziąć i przekręcić. Więc ją zaznaczę. No, nie jest to tak łatwo trafić. Momencik. No, chyba ucieknę się do innego sposobu. Zaznaczę po prostu za pomocą Box Select. Jak tam? O, chyba nie mam po prostu tej powierzchni. Dobra, więc trzeba ją dodać. Usunę ją, dlatego że zrobiłem wcześniej ekstruda, potem poleciały wierzchołki. No więc teraz tak, szybko do trybu krawędzi, ciach, 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 dodałem płaszczyznę. Ona jest teraz skierowana do góry, co wskazuje mi ten niebieski wąsik. W trybie obiektowym normalne skierowane na zewnątrz będą się w renderze Cycles renderowały w sposób prawidłowy. I teraz proszę zobaczyć, pod jakimkolwiek kątem nie patrzyłbym na tego mojego plane'a, czy też na ten mój blat stołu, on jest zawsze przezroczysty, nawet pod takim dużym kątem. To jest właściwy stan, że tak powiem, całego
obrazka. I teraz tak, jeżeli miałby to być stolik, no to chciałbym oczywiście, aby ten stolik nie był taką ostro ściętą krawędzią szkła, którą można się skaleczyć, dotykając jej niechcący, więc należałoby tutaj dodać jeszcze dwa rozcięcia, zrobione w taki sposób. Dodatkowo przeskaluję je troszeczkę, aby one się uwypukliły na zewnątrz, tworząc mi taką ładnie zrobioną ściętą krawędź. Aby nie było to tak zbyt pretensjonalne, rozciągnę jeszcze całość w osi Z, powodując, że ta krawędź, która jest na samym brzegu, będzie ukośna, a jednocześnie będę miał całkiem spory obszar powierzchni pionowej. Tak zrobiony blat powinien przynajmniej częściowo naśladować szkło, które mógłbym mieć na jakichś stolikach. No i teraz tak, dlaczego to szkło jest nie za dobre? Otóż to stanie się jasne wtedy, kiedy zbliżę ten cały blat do podłoża, a w tym celu należałoby wziąć i przesunąć po prostu te elementy, które mam tutaj trochę w dół. Więc proszę zobaczyć, im bliżej podłoża jestem, tym ten blat zabiera coraz więcej światła, coraz gęstszy cień mi się tutaj robi i ten cień jest zdecydowanie za ciemny. Oczywiście mam teraz włączoną kaustykę, ale gdybym przeszedł do zakładki render i w panelu Light Paths wyłączył kaustykę, w tym momencie ten cień jest zdecydowanie za ciemny. To jest podobna sytuacja jak przy obliczeniu prowadzonym za pomocą metody Direct Light. W tym momencie mam dokładnie tą samą sytuację. Podobnie może być przy Limited Global Illumination, bo tam również mam wyłączoną kaustykę i w zasadzie jedyne, co mnie ratowało wcześniej i nie powodowało takiego czarnego cienia, to była właśnie ta kaustyka. Ale ona niestety ma taką wadę, że liczy się kiepsko w renderze Cycles i generuje mi masakryczny szum. Niemniej jednak to właśnie dzięki niej tutaj mogę mieć w miarę rozjaśnione tło. Aby uniknąć tego efektu z kaustyką, mogę ją wyłączyć, będę miał też szybciej robione obliczenia. Należy skontrolować ten cień, który tutaj jest. On jest zdecydowanie za ciemny. No i teraz jest na to bardzo prosta metoda. Jedyne co trzeba zrobić, to dodać jeszcze kilka nodów. I teraz tak, te nody, które dodaję, to jest nod Glass. Oczywiście muszę mieć szkło, więc szkło tutaj już mam. I dodaję jeszcze jeden nod, który nazywa się Transparent. Transparent jest to nod, który generuje materiał całkowicie przezroczysty. Jeżeli go tutaj wstawię, no to widać, że jest tak przezroczysty mój stolik, że go w ogóle nie widać. No więc widać, że go nie widać. Dobrze, dodaję teraz nod o nazwie Mix i za pomocą tego noda zmieszam te dwa materiały, po to, aby uzyskać jakiś materiał pośredni pomiędzy nimi. To jednak nie wystarcza, ponieważ ten cień, który tutaj dostaję, nadal jest za ciemny, a jednocześnie cały mój stolik, czy też cały blat szklany stał się taki lekko półprzezroczysty, nie tworząc dobrego wrażenia na oglądających. Przy okazji widać, że ta krawędź, którą zrobiłem, ładnie pracuje, na przykład w tym miejscu, ponieważ wprowadza mi tam wewnątrz jakieś takie delikatne odbicia, załamania światła i cały ten stolik wygląda dzięki temu bardziej realistycznie. Inaczej również ta krawędź reaguje na przenikające światło trafiające w nogi stołu. Tutaj pojawia się taki jaśniejszy obszar, pasek. Tutaj jest ciemniejsza krawędź spiłowana pod pewnym kątem. To wygląda bardzo ładnie. Natomiast ten cień, który mam, nadal jest niewłaściwy. I aby ten cień poprawić, należy skorzystać z pewnego rozróżnienia pomiędzy rodzajami padającego światła. Światło, które w Cycles jest liczone, ma różnego rodzaju własności. Na przykład ta własność, która odpowiada za rysowanie cienia tutaj, nazywa się Shadow. Jest to światło, które odbija się tak jakby wirtualnie od powierzchni i trafia prosto w kamerę. Taki promień światła ma pewną cechę związaną z cieniem, dlatego właśnie nazywa się Shadow. Jeżeli weźmiemy sobie z zakładki Input takie dane jak Light Path, czyli ścieżka światła, to dostaniemy tam wszystkie logiczne testy na to, czy dany promień światła pochodzi bezpośrednio, czy też trafia bezpośrednio do kamery, czy jest promieniem związanym z cieniem, czy z rozproszeniem światła, czy z połyskiem, czy jest po prostu pojedynczym przejściem zorganizowane, czy jest dodatkowo odbiciem świata i tak dalej. Korzystając z tych danych, mogę wprowadzić je do parametru faktor, który jest w moim mix shaderze. To spowoduje, że faktor zacznie mieć wartość inną niż 0,5. Raz będzie miał wartość 0, określając pełną ilość cienia, raz będzie miał wartość 1, określając pełną przezroczystość. Jeżeli zrobię tego typu faktor zależny od cienia, to tam, gdzie jest cień, ten czarny cień, który mam tutaj, będę miał faktor wysoki. To spowoduje, że ten faktor weźmie mi więcej tego materiału przezroczystego, a więc w efekcie osłabi mi kolor tego cienia. Proszę zobaczyć, jak to będzie. Jeżeli wezmę sobie Shadow Ray i go tutaj dodam, natychmiast dostaję cień, który praktycznie rzecz biorąc znikł. Widać tylko zwykłe cienie pochodzące od nóżek tego mojego stolika, natomiast cienia od blatu w ogóle nie ma. I teraz działanie tego noda Transparent, który w tym momencie jest dominujący tutaj, w tym materiale, polega na tym, że jeżeli transparent jest równy dokładnie 1, czyli ma wszystkie kolory ustawione na 1, jest biały, no to wtedy go nie ma. Po prostu pełna ilość światła przechodzi przez taki shader i nie traci on w zasadzie żadnej, nie traci on w ogóle, światło nie traci swojej siły.
Jeżeli ten kolor zmienię troszeczkę, to w tym momencie zacznę dodawać cień, czy też zacznę zabierać światło z tego mojego modelu transparent. To spowoduje, że w pewnym momencie, przy pewnej osłabionej jasności, ten cień stanie się widoczny. No i mogę doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy będzie tutaj zero i ten mój transparent nie będzie w ogóle działał, a wtedy będę miał jeszcze silniejszy cień niż normalnie generował mi shader gloss, czy też glass. A więc ustawię sobie taki cień, jaki chcę mieć, niech to będzie taki delikatny odcień, na przykład na 0,7, widzę lekki, delikatny cień. No i teraz ten cień jest bardzo rozmyty, niewyraźny, ale mogę to poprawić, zmieniając siłę świecenia mojej lampy. Mam na scenie dwa źródła światła. Jedno pochodzi od zakładki World, tam gdzie mam szare tło. To szare tło mogę sobie pojaśnić, pociemnić, jeżeli chcę, to nie ma większego znaczenia dla sceny. Natomiast światło, które mam tutaj, to jest zwykły świecący plane, to jest emission o sile 12. Jeżeli zmniejszę rozmiar tego plane'a, zmniejszę również siłę światła. Jednocześnie spowoduje, że to światło będzie ostrzejsze, będzie generowało mi ostrzejszą krawędź. Ale ponieważ źródło jest mniejsze, wysyła mniej światła, więc muszę zwiększyć siłę świecenia, na przykład ustawiając wartość 55, ewentualnie 555. O, taka siła jest w miarę ok, wszystko ładnie widać. Widać także, że krawędź, którą tutaj mam, jest ostrzejsza, dzięki temu, że źródło światła jest mniejsze. Mogę jeszcze je pomniejszyć, ustawić tutaj na przykład 6600, czy też powiedzmy sobie o taką ładną, okrągłą liczbę. Teraz mam bardzo ostre światło, może nawet za ostre, więc skończmy na takiej wartości. Dobra, i teraz tak, co można zrobić z takim shaderem? Otóż pierwsza jego zaleta to jest to, że mogę regulować ilość cienia, który jest generowany lub też wytwarzany przez tą szklaną szybę. Jeżeli ustawię sobie kolor tego shadera, to mam ten cień intensywniejszy lub mniej intensywny. Kolejna fajna cecha to to, że mogę wpływać na kolor mojego szkła, regulując jego kolor w shaderze o nazwie Glass. Niech to będzie leciusieńko, zielonkawe szkło. Dajmy na przykład tyle tego zielonego. O, jest lekko zielonkawe. I niezależnie od tego koloru szkła, mogę regulować kolor przechodzącego przez to szkło cienia. Oczywiście w takim przypadku, gdy szyba jest lekko zielona, lub ustawmy sobie może lekko niebieską, będzie ładniej, o, to w tym momencie mogę sterować kolorem cienia i ten cień może być na przykład niebieski. Jeżeli będzie niebieski, to oczywiście wszystko będzie wyglądało elegancko, ale dla beki mogę ustawić cień na przykład czerwony, pomarańczowy, zielony i tak dalej. Oczywiście im ten kolor będzie intensywniejszy, tym cień będzie miał silniejszy kolor, w związku z tym nie będzie to naturalnie wyglądało, ale mogę ten kolor ustawiać przecież bardzo precyzyjnie, powodując, że będzie miał jakąś tam lekko dominującą składową zgodną z kolorem mojego szkła. Ok, teraz go troszeczkę przyciemnię, na przykład w ten sposób. Więc to jest sposób na kontrolę szkła, które jest przezroczyste, które jest gładkie, czyste, bez żadnych farfocli, tutaj brudów i innych zniekształceń. Dodatkowo, tutaj jest jeszcze jedna rzecz, która normalnie powinna być poprawiona. Otóż chodzi o cień rzucany przez tą krawędź. Krawędź, która tutaj jest, jest oczywiście bardzo ciemna w tym momencie, ale ona powinna generować ostrzejszy cień. Natomiast tego cienia tutaj w tej krawędzi cienia nie widać. W tym celu, aby uzyskać dodatkowo jeszcze efekt generowanego cienia przez tę krawędź, trzeba dodać do tej krawędzi nowy materiał. I zróbmy może tak, mam tutaj jeszcze po edycji zaznaczone pewne ściany. Nacisnę Ctrl z plusem na klawiaturze numerycznej, a to za bardzo nie pomogło. Chodzi o to, żeby zaznaczyć po prostu pierścień z tych ścianek, które tutaj mamy, więc możemy zaznaczyć to na przykład w ten sposób. Alt Shift z prawym klikiem na krawędzi zaznacza mi taką ładną pętlę. I teraz tę pętlę ze ścian przypiszemy sobie do materiału, który będzie kopią tego naszego materiału, ale który będzie miał troszeczkę inne ustawienia. Dzięki temu uzyskamy tutaj troszeczkę lepsze odwzorowanie cienia w cieniu rzucanym przez tą szybę. A więc zróbmy coś takiego. Mój mesh ma teraz tylko jeden materiał, niech ten materiał nazywa się po prostu szyba. I teraz dodamy do tej szyby, czy też do tego mesha drugi materiał. Drugi materiał to będzie również szyba. Ale w tym momencie zrobię kopię tego materiału i tę kopię zmienię na przykład na krawędź. Więc mam szybę i krawędź. Krawędź jest takim samym materiałem jak szyba, ale to będzie trwało chwilę. Teraz, aby krawędź rzucała ostrzejszy cień, muszę po prostu zmniejszyć wkład przezroczystości. Jeżeli obniżę przezroczystość, to w tym momencie powinno być ok, z tym, że nie widać tutaj żadnej zmiany. A zmiany nie widać dlatego, że jestem teraz jeszcze z materiałem szyba na całym moim meszu. Dlatego teraz w trybie edycji wchodzę tutaj i gdy mam zaznaczone te krawędzie i wybrany mój materiał, naciskam guzik Assign, aby przypisać go do tego właśnie materiału. Poprzednio była szyba na tych krawędziach, teraz będzie krawędź.
Jeżeli teraz wrócę do trybu obiektowego, Cycles odświeża scenę i mam elegancko wygenerowany cień z mojej krawędzi. Oczywiście on teraz jest bardzo intensywny, mogę go troszeczkę pojaśnić, mogę zmienić mu też kolor na bardziej zielony, jeżeli będzie taka potrzeba. Mam pełną kontrolę nad tym, co się dzieje z szybą i w jaki sposób ona rzuca swój cień. W porządku, myślę, że to w tym materiale wystarczy. Dzięki za uwagę w tym momencie. Do zobaczenia.